not a saint. You mad? Your sugar coated doll is not so pure. My bad. I don't give a. You stepping on me and that girl, my mama touch you better than that. You mad? I guess you're mad. Wore my best pajama for this drama. Why you talking like that? Like that? Like that? Było piękne lato, choć czasem padało. Znów osłony będzie trzeba stawiać. Niestety, co dobre, szybko się kończy. U mnie po 18, po 20 stopni. No przepetarda pogoda była, ale się zmyła. Oczywiście przeplatana ta ciepła aura była deszczem. Ale to takie, wiecie, wiosenny deszcz. Zobaczcie, jak trawa ruszyła. Że będzie trzeba kosić za niedługo. I zobaczcie, pod palmą mi tulipany wychodzą. Tu kiedyś babcia miała ogródek kwiatowy przed domem i tu są pozostałości. Tutaj tak samo miała ogródek i zobaczcie, ile tulipanów, jakie duże. Ale nie o tulipanach mowa. Rany, ale liście już na porzeczkach są. Zaczyna pomału znowu kropić. To jest taki deszczyk przelotny. Tam już niebo widzę. Za słoneczkiem. Chmury przychodzą, odchodzą. Nieważne. Zapowiadają u mnie minus 4, minus 3 od jutra. Więc w Waszyngtonie trzeba zakryć. Bo jak u mnie zapowiadają minus 4, równie dobrze może być minus 5, minus 6, a wtedy byłoby już nieprzyjemnie dla niej. Oczywiście cała reszta jest nieokryta, nie będzie okrywana. Da sobie spokojnie radę, ale w Waszyngtonie trzeba zakryć. I daktylka. Na szczęście, kto oglądał, to wie, ja nie chowałem sobie sprzętu do ogrzewania, tylko pozostawiłem sobie tutaj na parapecie, bo wiedziałem, że tak będzie, że przymrozki nadejdą wiosną, czasem nawet w maju minus 7 jest. Jeszcze taka mała katastrofa. Wyleciał, zobaczcie, stożek wzrostu z mojej małej karłatki. Ale tu wszystko wygląda zdrowo, na 100% wypuści ze środka. W zeszłym roku była podobna historia, więc jestem dobrej nadziei. Ale czemu wywaliło? Nie mam pojęcia, farelka stała z tej strony. Nawet ślad widać. I dmuchała obok niej, miała cieplutko, cała reszta, zobaczcie, wulkano obok. Rozkłada liście, wszystko jest przepetarda. Nawet to po przejściach minus 13, czy tam 14, też wywala normalnie liście. Nie wiem, czemu tutaj wyleciał stożek wzrostu. Nie mam pojęcia. Właśnie przestało mrzeć. I to taka właśnie pogoda jest. Pada, nie pada, pada, nie pada. Dobra. Lecę po osłonę. I rozkładam system grzejny. Podpinam pod sieć. Nastawy w tym termoregulatorach są na szczęście na pamięci, więc wystarczy tego do kontaktu to wtyknąć, to wszystko już pamięta, jak nastawy wystarczy to robić. Działamy! Dobra, kabel wtyknięty, sobie leci, oczywiście trzeba cały bęben rozwijać. I jest sobie bębenek. Do bębenka jest przypięty regulator ładowania, co gadam, termoregulator Waszyngtonia Robusta razy dwa. No i ten czujnik jest po drugiej stronie niż farelka w liście, tam wpuszczony, tam widać czarny kabel wchodzi, no i farelka wpięta też do regulatora. To jest tyle.
z drugiego gniazdka leci kabel do żarówki, do 50-watowej żarówki z chińskim regulatorem. Teraz pokazuje 7-6 stopni. No, tam jest wszystko. Nastawy, nie chcę się już grzebać. Nastawy są poustawiane. Tu wam pokażę w aplikacji, tylko telefonu nie mam przy sobie. W domu wam pokażę, jak widać w aplikacji, co jest grane. Osłonę sobie przyniosłem i zobaczcie, jakie mokre rurki. Znowu mży. Zakrywam to, żeby raz, że to jest pod prądem, a dwa, to żeby palma była sucha, to jest ważniejsze. Spiąłem liście, żeby nie dotykały osłon, bo Waszyngtonia, jak dotyka osłon, gdzie jest wilgotność, to zobaczcie, co się dzieje. Widzicie? A były idealne. Dotku były rozłożone, ja założyłem i nagle zaczynają tak jakby obumierać te końcówki, które dotykały osłony. I po prostu stwierdziłem, że ją po prostu zamknę i nie będzie dotykać, nic nie będzie obumierać, będzie cacy. Zakładam. Taki typ palmy niestety. To nie są trochę karpusy, karłatki i te inne szmery, bajery. Do dzieła. Dzień się nie rozciągnie. A muszę to ogarnąć, póki jest suche. 5 minut później. 5 to przesadziłem. 2 minutki później. Kaptur założony, zasunięty. Osłona na daktylkach nałożona. Tam jest kotwica. Sznurkiem jest zabezpieczone, bo u mnie strasznie wieje. Żeby mi jej po prostu nie przewróciło w nocy albo za dnia. No i co? Wszystko. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, to wszystko. Karłatki, trochę karpusy, juki, kordyliny. Nie ukrywam. Ich walczą o życie. Ho, ho. Dobra, trzymajcie się cieplutko. Yo. I'm not a saint, you're mad, your sugar coated doll is not so